zmartwienie dla Was? No zdecydowanie, tym bardziej, że nie zostaliśmy zbici w tym finale, tylko naprawdę walczyliśmy i byliśmy w stanie ten turniej wygrać. No, myślę, że dużo materiału na przyszłość i solidne wnioski trzeba wyciągnąć. No właśnie, czego zabrakło? 8-3 w tiebreaku, wydawało się, że ten w czwartym secie prowadziliście też bodajże 10-5. No później poszła seria trochę niepotrzebnie, chyba zaryzykowaliśmy aż tak mocno zagrywką, sporo ich później popsuliśmy. No trzeba było jednak wprowadzić tę piłkę do gry, żeby był Hatów musiał się męczyć na siatce. Podkreślali to komentatorzy, że dopiero to był pierwszy Was mecz o stawkę w tym sezonie, no i niestety się nie udało, czy chyba raczej szybko mu się to wymazać z pamięci. Tak, no na pewno dzisiaj jeszcze będziemy... Trochę to może rozpaczać to za duże słowo, ale gdzieś z tyłu w głowie na pewno będzie nam to się działo. No tak jak mówię, no, porażki też muszą budować i mam nadzieję, że na koniec sezonu jednak będziemy się cieszyć.